Witam, w dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć wam wszystko o 7 mistrzach Miecza Mgły. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, czyli 14 mistrzów polskiej złotówki. Będę z wami szczery, o ten odcinek ludzie proszą mnie naprawdę długo, ale nigdy po niego nie sięgałem z dwóch powodów. Po pierwsze, dużo mniej czasu spędzałem na researchu i bardziej przejmowałem się tym, że czegoś nie powiedziałem albo gorzej, powiedziałem coś, co faktycznie nie było prawdą. Drugim powodem było to, że ta drużyna, jeśli można ją tak nazwać, jest legendarna, do tego stopnia, że bardzo mało o nich wiadomo. Nieraz była o nich mowa w anime, ale bardzo rzadko mówili o konkretach. W każdym razie po tym wstępie postaram się wam opowiedzieć o nich wszystko, czego się dowiedziałem, ale miejcie na uwadze, że pod słowem wszystko mam na myśli te najważniejsze informacje. Inaczej ten film trwałby z godzinę, a raczej nie o to tutaj chodzi. Lecimy. Pełna nazwa tej organizacji to 7 szermierzy ninja mgły, ale skrócimy to do mistrzów miecza, bo jak już wiecie lub się domyślacie, posługiwali się oni mieczami, dość szczególnymi mieczami. Oczywiście nazwa też mówi, skąd oni pochodzą, czyli z Kirigakure. Jednocześnie może być tylko 7 członków tej organizacji, co mówi sama nazwa, ale też i ilość mieczy. Miecze te są przekazywane z pokolenia na pokolenie, aż od czasów pierwszego Mizukage. Uważane są za jedne z najpotężniejszych mieczy, a nawet członkowie tej legendarnej drużyny wraz z ich posiadaniem są w stanie zniszczyć cały naród i zazwyczaj byli oni najsilniejsi w wiosce zaraz po Mizukage. Zanim może jednak przejdziemy do członków i historii tej organizacji, pomówimy sobie o tych mieczach, bo tak dziwnie rozmawiać o członkach, którzy je dzierżyli, a jednocześnie nic o nich byśmy nie wiedzieli. Tak więc pierwszym jest Hiremeka Rei. Jest jednym z 7 mieczy, którego tłumaczenia nie znamy, ale Hirame, jak i Karei, to nazwy gatunków flądry. Jest mieczem, który ma 2 szerokie i płaskie ostrza z 2 zakrzywionymi wgłębieniami u podstawy. 2 uchwyty są ze sobą połączone krótkim sznurkiem, dlatego też nazywany jest często bliźniaczym mieczem. Przypomina z wyglądu trochę kształt flądry, co jest nawiązaniem do nazwy. Hirameka Rei jest w stanie przechowywać czakrę, a wraz z odpowiednią komendą, czakra znajdująca się wewnątrz miecza jest emitowana z 2 otworów na końcu jego ostrza. Dzięki temu zabiegowi czakra rozprzestrzenia się na powierzchni miecza i wtedy może zmienić swój kształt, przykładowo w młot czy też długi miecz. Oczywiście im więcej czakry znajduje się w tej broni, tym też rozmiar czakry, co za tym idzie przedłużenia miecza, jest większy. Dodatkowo miecz ten może tworzyć duże ilości jasno-niebieskich kryształów, które mogą ograniczyć ruchy celu, a nawet można rozłączyć ten miecz na 2 części, co pozwala na używanie go jako 2 oddzielnych ostrzy, a także można go podarować innej osobie. Drugim mieczem jest Kabuto Wari, dosłownie znaczy rozdzielacz hełmu. Składa się również z 2 połączonych ze sobą części, jedną z nich jest topór, a drugą młot. O tej broni mówi się, że jest w stanie przebić się przez każdą możliwą obronę. Choć długość liny, którym połączony jest ten oręż, jest niezbyt długa, to tak naprawdę siła tej broni polega na używaniu topora oraz młota naraz. Jeśli obrona jest naprawdę mocna, użytkownik tej broni można najpierw wbić topór, a następnie młotem uderzać w jego tył, tym samym traktując go niczym klin, dzięki czemu przebije się przez tą obronę. Używając młota można również wywołać falę uderzeniową, jeśli wbije się go w ziemię, natomiast toporem można przeciąć nawet dotąd do Ryuheki. Kolejnym mieczem jest Kiba, dosłownie oznacza kły. Jest to para mieczy i obydwa posiadają wąskie ostrza obosieczne. Miecze te zostały nasycone błyskawicą, co zapewnia im zwiększoną moc cięcia, co spowodowało, że są nazywane w świecie Naruto najostrzejszymi mieczami na świecie. Dodatkowo tak długo jak istnieje dostęp do naturalnych piorunów, to użytkownik może walczyć bez przerwy oraz bez żadnego zmęczenia, a nawet może dzięki tym mieczom wystrzelić piorun z nieba na daleki dystans. Mimo że ostrza są 2, to można walczyć tylko jednym i uzyskać podobny efekt. Można też je złączyć i uzyskać miecz o podwójnym ostrzu, dzięki czemu zwiększa się jego wszechstronność. Kubikiri Bocho dosłownie znaczy nóż do ścinania głów. No, niezły nożyk, w sam raz się nadaje do smarowania masła. Jest on bardzo dużym mieczem w kształcie noża rzeźniczego. Posiada 2 wycięcia, jeden okrąg u góry, który idealnie pasuje do dekapitacji, a drugie wycięcie jest półokrągłe, blisko rękojeści. To drugie służy głównie do przenoszenia tego miecza. Miecz ten ma specjalne zdolności, jak każdy poprzedni i następny, a jego mocną stroną jest regeneracja przy użyciu żelaza zebranego z krwi ofiar. Proces tej regeneracji zachodzi prawie natychmiastowo i jest w stanie przewrócić broń do pierwotnego stanu. Jest też dość wytrzymały, jest w stanie przeciąć prawie wszystko, jednak jest też dość ciężki, przez co słabe fizycznie osoby szybko się męczą używając tego miecza. Waży on około 30 kg.
Naibari. Dosłownie znaczy przeszywająca igła i nie bez powodu, bo przypomina wielką igłę i pewnie nie zgadniecie, ale zszywa się za jej pomocą przeciwników. Tylko zamiast nici jest tu cienki drut. Miecz ten ma zdolność do przebijania się przez wszystkich osobników i zszywania ich razem, co powoduje, że jest świetną bronią do ataku przeciwko wielu wrogom. Użytkownik może nawet nim rzucać. I to tyle o tym mieczu, to jest po prostu gigantyczna igła do zszywania razem ciał. Od po prostu babcina broń. Samehada znaczy dosłownie skóra rekina. Jest uważany za najbardziej przerażający ze wszystkich mieczy i jest też nam najbardziej znany. Jest naprawdę sporym mieczem, porównywalnym nawet do Kubikiri Bocho, a jego wzrost rośnie wraz z ilością czakry, którą pochłania ten miecz. Może czasem być owinięty bandażami, co pomaga w pewnym stopniu zahamować ten wzrost. Samehada jest też jedyną z siedmiu mieczy, która jest świadoma. Ostrze jest najszczęśliwsze, gdy żywi się czakrą o przyjemnym i charakterystycznym smaku. Z racji tego, że jest zdolna do świadomego myślenia, Samehada sama wybiera sobie właściciela i jest w tym niezwykle wybredna. Jeśli ktoś jej nie podpasuje, to wysuwa z rękojeści kolce, które uniemożliwiają jej schwytanie. Z tego powodu, że ostrze składa się z łusek, to nie przecina po prostu przedmiotów czy przeciwników, za to je strzępi i rozrywa. Ten efekt skórowania jest podobny do skóry rekina, stąd też nazwa. Chociaż nieustannie pobiera czakrę swojego użytkownika, to głównym pożywieniem dla niej jest czakra zdobywana podczas walki. Jest to szczególnie przydatne podczas walki z osobnikami z dużą ilością czakry, takimi jak Jinchuriki. Samehada potrafi wchłonąć naprawdę imponującą ilość czakry w zastraszającym tempie. Killer Beast twierdził, że może wchłonąć nawet jego 6 ogonów naraz. Mało tego, za jej pomocą można przeciąć transformowaną czakrę, która jest połączona z jakąś inną naturą, na przykład katon. I z racji, że jest żarłoczna, działa też jako czujnik na osoby z dużym zapasem czakry. Jeśli uda się jakiemuś użytkownikowi ją dzierżyć z powodzeniem, otrzymuje on kolejne benefity, ponieważ Samehada może się z nim dzielić wchłonioną czakrą, co powoduje, że użytkownik może walczyć dłużej, czy też szybciej się regenerować. A nawet taki Kisame potrafił wręcz się z nią połączyć, przemieniając się w kreaturę podobną do rekina, z płytwami i błoniastymi rękami, dzięki którym może dużo szybciej poruszać się w wodzie. No, to trochę sobie pogadaliśmy o tej Samehadzie, teraz może chwilkę o ostatnim mieczu, Shibuki. Dosłownie znaczy bryzg. Ostrze to wykorzystuje różne wybuchowe notki, które znajdują się w dużym zwoju. Zwój ten rozwija się z kolejnymi wybuchowymi notkami i powoduje eksplozję. W momencie detonacji wcześniej rozwinięte notki odłączają się, a miecz tak jakby przeładowuje kolejną warstwę. Jest on niezwykle niebezpieczny również dla użytkownika z prostej przyczyny. Ten może sam siebie w łatwy sposób wysadzić. No i teraz jak już wiemy co robi dany miecz, możemy porozmawiać o ich właścicielach, przynajmniej tych, których znamy. Tak więc najstarsze informacje o tej formacji mamy z czasów III Światowej Wojny Shinobi. Jakiś czas po niej siódemka ninja mgły, czyli Fugaki Suikazan, Jinin Akebino, Kushimaru Kuriarare, Raiga Kurosuki, Juzo Biwa i dwóch nieznanych nam członków zaatakowali drużynę geninów z Konohy, którą uratował Mai Dai, ojciec Gaia. Otworzył on wtedy wszystkie 8 bram i poświęcił życie, by ratować drużynę geninów, w której skład wchodził też jego syn. Jest tu rozbieżność pomiędzy mangą a anime, ponieważ w mandze było wiadomo, że przeżył tylko Fugaki, natomiast w anime dodatkowo przeżył Juzo oraz Raiga. Jeśli przyjmiemy, że ojciec Gaia podczas otwarcia wszystkich bram chociaż zbliżył się do jego poziomu, to i tak robi to wrażenie, że ktokolwiek z nich zdołał ujść z życiem. Lata później skład oczywiście się zmieniał i tak do tej drużyny dołączył później Mangetsu Hozuki, który opanował wszystkie 7 mieczy, natomiast Fugaki został zabity przez swojego podwładnego, którym był Kisame. Po tym czasie ta legendarna organizacja zaczęła się rozpadać, członkowie zaczęli umierać, tak jak to było w przypadku Mangetsu, czy też zostawiali Nukeninami, czyli shinobi, którzy zdradzili swoją wioskę i działali na własną rękę, zabierając przy tym swoje miecze. Było tak chociażby z Zabuzą czy Kisame. A w anime postąpił podobnie Juzo oraz Raiga. Do czwartej wojny Shinobi tylko i wyłącznie jeden miecz, Hirameka Rei, był dzierżony przez członka Kirigakure, a był nim Chojuro. Kolejnym wątkiem związanym z tą organizacją była walka Edo Tensei. Wtedy też Kabuto wskrzesił najsilniejszych członków tej organizacji, oczywiście z tego co mógł wybierać, bo Kisame tam nie było, a raczej był silniejszy niż Fugaki.
każdym razie walki, jakie tam wtedy oni stoczyli, były czysto fabularne, musieli przegrać, ale dzięki temu chociaż poznaliśmy więcej informacji o słynnych mieczach oraz shinobi, które je dzierżyli. Myślę, że nie ma tutaj przedłużać tematu, pojawili się, pokazali co potrafią i zostali pokonani. Był jeszcze jeden epizod, który rozgrywał się w Boruto, ale przy tym, co właśnie powiedziałem wcześniej, aż żal o tym wspominać. Jeśli natomiast ktoś nie chce ewentualnych spoilerów, to może wyłączyć już ten filmik. Poza podsumowaniem i ciekawostkami nic tutaj już nie będzie. Musicie wiedzieć, że w anime Boruto wszystkie 7 mieczy wróciło do Kirigakure i wtedy pojawiła się organizacja, która sama siebie nazwała nową siódemką ninja miecza. Była epizodyczną organizacją, która ukradła 7 mieczy, mając w planach przeprowadzić zamach stanu, jednak im się to nie udało. Organizacja ta była bardzo słaba i dlatego żal o niej wspominać, patrząc jak potężni byli poprzednicy. Z ciekawostek jest kilka rzeczy. Po pierwsze, większość członków, którzy byli w tej organizacji, miało zaostrzone zęby, jedynym wyjątkiem zdaje się być Raiga. W pierwszej serii, w odcinku 154, Naruto wspomina o mistrzach miecza i jest nam pokazany ten obraz. Przyjrzyjcie się mu. Tylko jeden miecz wygląda znajomo, prawda? To dlatego, że wtedy 4 z 7 mieczy nie zostały jeszcze pokazane, co prawdopodobnie oznacza, że nie było jeszcze wtedy zarysu, jak by miały wyglądać i czym się charakteryzować. Większość członków tej organizacji posiadało nazwiska lub imiona od produktów spożywczych. Pomimo tego, że Mangetsu opanował wszystkie miecze, można się domyślać, że jego główną bronią było Hirameka Rei, ponieważ wiadomym było, że Fugaki władał Samehadą, a pozostała piątka na wojnie otrzymała resztę mieczy, co wskazuje na to, że Mangetsu najpewniej używał Hirameka Rei. Podsumowanie będzie dość krótkie. Myślę, że teraz już wiecie, dlaczego nie chciałem ruszać tego tematu. Po prostu o tym tak naprawdę niewiele wiadomo. 3 miecze zostały pokazane w pierwszym Naruto, kolejne 4 dopiero w połówce Shippudena. Identycznie było z tą legendarną organizacją, jaką była siódemka mistrzów miecza, którzy zostali przedstawieni w większości jako antagoniści na kilka odcinków. Co za tym idzie, nie wiemy o nich praktycznie nic. Wyjątkiem jest Chojuro i Kisame, może troszkę też Zabuza. Mangetsu czy Juzo to postacie, o których większość pewnie nawet nie pamięta, bo nieraz ktoś mnie w komentarzach pytał, o kim mowa, gdy o nich wspominałem. Więc to na tyle. Zapraszam w kolejną niedzielę o 12 na następny odcinek z Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!